Witam bardzo serdecznie z tej strony Black Crow, a to jest zdobywanie Ankyry w wojnie totalnej Atella. Odcinek to jest, jeśli mnie pamięć mnie myli, 124. Ale dobra, to nie ma znaczenia. Lecimy, w skrócie. I zdobyte. W bardzo mozolny sposób, ale jednak. Oni chyba tutaj mają ten, ulepszenie. Do tego. No, ulepszenie do lepszej broni, znaczy do większej ilości onagerów, ale z tego co widzę to nie ma tego. Dobra, to niech się przebuduje, a potem się zobaczy. Czyli tak, dwa legiony ich tutaj z tym luzem. Tutaj stoją Bastaranowie. A ty? Spróbuj. Świetnie. Podejdź sobie tu. A ty tu. A ty się rozstaw tu. Ty podejdziesz tu. Tak, żeby jak najbardziej im bruździć. W swój uroczy sposób. Dobra, jest lato, więc jeszcze mam ile sezonów? Z tego co widzę, mam jeszcze jeden sezon walk. A potem będzie zima. Czy tak, to jest Anatolia w całej swojej rozciągłości. Tutaj są cztery razem. Nie, pięć i flota. Czyli mają luzem pięć armii, dwie floty. A cała reszta ich armii jest tutaj rozgrzebana. Okej. Okay. Zabij dowódcę. Ty spróbuj go zabić. I pacyfikujcie ten legion. Tak, żeby nie stanowić zagrożenia. No bo tak, tu jest raz, dwa, trzecia, czwarta, piąta. Nie, to jest sześć armii przecież. Cztery. Cztery, dwie, sześć, siódma. Siedem armii tutaj stoi. Więc trzeba to ostro poobijać. To za tragikomedia. Weźcie go zabijcie. Tutaj będę trzymać jeden legion. Tutaj jak się przebuduje to miasto. Tutaj będę też trzymać jeden legion. Oni pójdą do natarcia. Oni po wyleczeniu też pójdą do natarcia. I będę mieć dwa wolne legiony, a w międzyczasie będę trzymać ci gości w klatce. Tak, żeby nie stanowiły zagrożenia dla mojej dalszej eskapady. Widzę, że kryty do mnie wchodzą. Szkoda, że to jest z niepowodzeniami. O,
Okej. Komuś się ochrona włączyła najwidoczniej. Albo nie. Dobra, ty nie zrobisz nic. Ale ty natomiast tak. Tak, żeby za wiele z nich nie zostało. Zabij dowódcę. Dobra, leci na front. Ty sobie podejdziesz tu. Ty się cofniesz tu. A ty pójdziesz w tą stronę. A ty podejdziesz tu. Dobra, teraz pewnie Natolijczycy dostaną szajby i spróbują zaatakować to miasto. Albo zaatakują kogoś innego. Tak czy inaczej na kogoś rzucą. A ja w międzyczasie ich zgaszę jak peta. My sword is yours. I am a champion of the Lord. Well, aha. It's not all bad. I will teach them to fear us. Widzę, że mam stracone okazje. W liczbie mnogiej. Bringing destruction and chaos. Attack and attack again. On the move. I am a champion of the Lord. The enemy must never rest. God be praised. I przekawać go. Tuż go przekawacił. To ty spróbuj. No. Ty pracujesz, ty pracujesz, ty też. I na front. Heaven be praised. My blade is quite convincing. Świetnie. I zaatakuj tu. I will make them understand. Świetnie. Nie ma żadnych wrogów. W Egipcie jest cyrk. Klasyczek. No to tutaj się sytuacja powinna uspokajać. Nie dogodzisz tym ludziom. Nie dogodzisz. To zburzę. A ty tu wpłyń. A, bo tu kapłana nie ma. Podejdź tu. I będziesz pracować od następnej tury. Ty i ty. Nie, 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 nie. Na razie wszystko w autorytet. Chociaż też go można w ulu. I jeszcze ktoś? Aha, jeszcze trochę. Salutations. No. Ready, willing and able. At your service. My sword is yours. How can I serve you? Salve, how can I help? How can I serve you? How can I serve you? Salutations.
Jeszcze... Ty. I koniec. O! No. Szanowni Państwo, głupota zwyciężyła. Zaatakowali mnie. To widzimy się na polu bitwy. Tego nie odpuszczę. Zbyt zabawna to będzie walka. Taka na dwa fronty, że tak to ujmę. No. To wracając do sedna. Widzimy się na polu bitwy. Dobra. I teraz tak, mam tylko jedną barykadę. Oni atakują z tej strony. Chociaż, macik. A, tutaj to nie ma sensu nawet. Dobra, konica niech idzie tu. Dowódca niech idzie tu. Czemu nie mogę ich ustawić tu? Testudo. Chociaż czy jest taki sens wystawiać się aż tak daleko? Stańcie sobie tu. Podzielimy ich na dwie grupy, raczej na trzy. Stańcie sobie tu. Ty sobie stańcz tu. Ty sobie staniesz... tu. Wy razem. Razem. Testudo. I kładziemy ich na mury. Stań sobie tu. Stań sobie tu. Stań sobie tutaj. A ty idziesz w odstawkę. No. Trzy. Stań sobie tu. Stań sobie na murze. Co? Stań sobie tu. A ty tu. I razem. Jazda. I testudo. Okej. Ha, to moi. Jak będą w zasięg, to już możecie w nich pruć. A, to już ich nie złapię, nawet jakbym chciał. I włączcie strzelanie, kiedy tylko chcecie. I zbufuj. Grupa 1. Co jest? I grupa 2. I skupcie się na nich.
i strzelajcie tu. Ale ładna szyszka. Skupcie się na nich. Czekaj. Lewo. Aha. Dobra, ty w tą stronę. A ty nie wiem, zaczniesz pluć w niego? Cofaj się. Ty spieprzaj stamtąd. Szóstka, buf. Podejdź sobie tu. Przesuń się tutaj. Dobra. Wy zniszczycie wreszcie tą. Zbufuj. Teraz skup się tu. Którą? A to! A to z nich niszczą. Po to Nedo na tym stoi. Tutaj. Chociaż nie, wstrzymajcie się. Dobra, jest napór. Dobra, przegrywają. Wy nie zmieniajcie pozycji. Ty. I ich wesprzeć. Konica niech się przesunie. Co? Czemu? Nawet nie próbuj. I teraz tak. Ty przesuniesz się tu. A ty tu. Skupcie się na nich. Nacieraj. Podejdź tu.
A ty strzelaj tu. Zaatakuj. Dobra. Jazda. Wszystko, co stąd zjało, ma zniknąć. Dowódca, zetnij mi tak samo. Gdzie się przebijają? Dziewięć. Buf. Zero. Strzelasz tu. Oh, wow, wow, wow. Zero. I tu. Dobra, znikajcie. Dobra, skupcie się na tym lobie. Dziewiątka, tu. Zero, tu. Szóstka. Dobra, cofaj się. Przesuń się tu. Wy polecicie sobie tu. Skupcie się na nich. Dobra, i teraz tu. I w trzy ognie. Tych olewam. Dobra. Tu będzie szedła horda. A, tu już jest konnica. Dobra, no to lecicie w tą stronę. Dobra, koniec. Aha, czyli przeżyli. Znaczy wiadomo, że przeżyli, ale myślałem, że bardziej oberwani. Ta armia w ogóle nie ruszona. Flota tak samo. Co za kurty molżalt. A, no tu życie. I tak pewnie zaraz zaatakują znowu. Dobra. Przynajmniej są ranni, a nie zabici. Gdzie ta zagroda? Dobra, to cały czas w dół. W górę. I teraz tak. Ty się lekko odsuwasz.
Lądujesz? Wchodzisz do miasta? Ty wchodzisz tutaj. Atakujesz. A ten legion? Dobra. O, wrócił na front. Kubik zabij. Okej. Nie no, kanały się tu budują. Na razie zaczekam. Przykować go na naszą stronę, a czy i on na naszą stronę. W tą stronę cały czas. Tak, żeby mieć cały czas wizję na to, co robią. Tu coś próbują. Ormianie? Tak, Ormianie. Rozstaw się. Podejdź sobie tu. Przykawaj tego szpicla na naszą stronę. I ty tak samo. I teraz tak. Oni sobie tutaj grzecznie stoją. To trzeba to wykorzystać. Jeszcze raz. Aha. Typ ma 2-3-3. Stracone okazje. No. Oni naprawdę muszą się podszkolić. Chyba wysłałem najlepszych na walkę z wizykotami. A tutaj zostawiłem cały śmietnik. Ten legion jest w zbyt dobrym stanie. I jeszcze tutaj trochę go spacyfikujemy. I na front. Tak, żeby nie zostawiać tutaj nic na tyłach. Dobra, oni się powoli regenerują. Z tego co widzę, to za bardzo nie ma co nająć. Dobra, idź w tą stronę i dawaj mi pozór na to, co oni tam wyrabiają. To w górę. No, i ładnie obronione. Zota tutaj sobie stoi. Ty przesuniesz się tutaj. A ty przekawać go na naszą stronę. Ok, czyli tutaj stoi pełna flota. Tutaj stoi mój szpieg. Tutaj kolejny. Widzę, co oni tutaj mają dostępnego. Właśnie, co oni mogą tutaj produkować? O! Dobra. Harcownicy. Bojownicy z Faroga. Ja pierniczę, ale to musi być szajs. Pójdziesz tu? Oni gdzieś jeszcze mieli osadę, z tego co pamiętam. W tej stronie. Ale bo ją przestali mieć. Czemu nie mają? Czekaj, przecież to były dwie. No. To jest ich siedziba.
Więc tutaj wyślę jednego szpiega. A ciebie poślę tu. Znowu zgubiłem to miasto. Momencik. O, ty pójdziesz tu. Tutaj stoi flota. Tutaj prawie wszystko jest gotowe do obrony. Tutaj blokuje ich armię. Jeszcze nic nie mogę sensownego rekrutować. To się przebudowuje, to się rozbudowuje. Tutaj też jestem zblokowany. Oni tutaj stają i gałganią. Na front. Zabij im dowódcę. I żebym nie zapomniał, wy pozbywacie się ich. W tym przypadku widzimy się za chwilę. Nie ma już katapult. Plus są na ucieczce. No, to do zobaczenia. Za chwilę. Nie pytajcie, w jaki sposób straciłem tą jednostkę mieczników, bo nawet ja nie wiem, w jaki sposób ją straciłem. I to jest autentyk. No to będzie im bliżej tym. Co za dramat. Możesz się rozbudować? Chwała Bogu. Puh. Co za głupota. A, i to jest ta bieda flota. Pół bieda flota, bo ma ten statek. Wywalę to, po cholerę im jeden statek taki, który nie ma znaczenia tak naprawdę w większym natężeniu walk. Dobra, to też za chwilę się widzimy. I to było na tle, jeśli chodzi o Anatolijczyków na lądzie. A teraz z powrotem tu. I mącik? Dobra. Czy jeszcze mam czas na rugiów? Oni odstąpili od oblężenia, więc nie zwieją. Okej, czyli garnizon to w ogóle nie ma znaczenia w tej bitwie. Raweńscy są, oszczepnicy są. Czyli będzie trzeba wytłuc im konnicą całą to towarzystwo, a reszta sama się rozpieprzy. Dobra. To w tym przypadku widzimy się na polu bitwy, bo to jest ostatnia bitwa tych panów. Na szczęście. Świetnie. Konica leci tu. Wy razem. Wy za nimi. No, świetne wsparcie, takie 10 na 10. I wy też... grupia. A wy sobie stójcie z tyłu. Okej, czyli nie chcą podchodzić? Wstydzą się. Rozumiem. Też bym się wstydził, mając taką biedę piechotę. Konica niech podjedzie z tyłu. Będą kontrować jakiekolwiek przejawy głębszego pomyślunku ze strony piechoty wroga. Oni nawet nie dojdą, żeby pomóc, więc to nie ma znaczenia. Podejdziecie tu. A wy za nimi. Konicy nie mają. Znaczy mają dowódcę? Nie. Tylko dwa oddziały konnych mają. Więc tylko trzeba podpuścić ich, żeby zaatakowali w głupi sposób. Oni mają większe obrażenia niż moi?
Na pewno ci mają, ale to pewnie dlatego, że to jest... Lekka kawaleria? Widzę, że to jesteś w stylu tych najemnik germańskich. No, łapiecie się? I to jest tu do. Ała. Co jest? Ale żeście się ustawili. I przyspieszamy. Okej. Wy też testu do łaski swojej. Konica niech podjedzie, jak najbliżej się da. Dobra. Kontruj ich. Atakujcie z tej strony. Podjedź tu. Okej. Gdzie? Atakuj tu. Kusznicy niech się skupią na tych. Atakuj tu. Skup się na dowódcy. Straszcie, straszcie ich. Zbufuj. Gońcie ich. Już nie jesteście potrzebni tu. Gdzie padacie? Zaatakujcie ich od dupy strony. A ty wspomagasz tych tu. Gońcie ich, gońcie. Daj im bufetu. Nie strzelaj w nich, tylko atakuj. Skup się na nich, tak żeby nie wrócili przez przypadek. Jazda, jazda. A ty atakuj tu. Skup się na topornikach. Zaatakuj tych z tyłu. A ty skup się na tych. I atakujemy. Kusznicy niech się trzymają. Nie pozwólcie im zwiać. Złapcie ich. Złamcie ich.
Tu. I wy tu. Wszystkich trzeba wytłuc. Tak jak powiedziałem, nikt nie ma przeżyć. 3, 8, 50, po 50 za dużo. Tu 5 przeżyło, tu 1, tu 1. Skończąc z tymi procesami, to można skończyć tą bitwę. Dobra, koniec. I po zawodnikach. Wylecz się na ich trupach. Trochę taki masochizm, ale nie mnie oceniać. I wejdź sobie do miasta. Zaraz, jakieś wybuchło? I jest! Rugiowie zginęli. Zdecydowanie za długo żyli. Która z tych armii jest najgroźniejsza? Ta, z tego co widzę. Teraz ty. I jazda. Pacyfikować tą armię. Tak, żeby nie było z nich za wiele pożytku. I teraz tu. Tak, żeby nie mieli za wiele jednostek do użycia. Mówię, chciałbym zostawić tylko tutaj dwa legiony, tak naprawdę. Ten tu? Tutaj bym wsadził flotę do Nikomedii. Czy tak? Ta flota popłynęłaby tu. Ta flota popłynęłaby do Cyzikus. Ten legion zostałby tam, gdzie jest. Ta flota popłynęłaby do Efezusu. I byłaby tutaj taka tarcza. Jednocześnie musiałbym trzymać tego legionu tu. A ty mógłbym nacierać, a ten by tylko pilnował z tej strony, żeby mi nikt nie zwiali. W międzyczasie ten by nacierał. Ten. Tą stronę. I trzeba byłoby wyniszczyć. Momencik. Ten legion. Ten i ten, to trzy. Ech. Jeden stoi tu. Tutaj stoi drugi. Tutaj trzeci. Tego nie ruszam. A tutaj czwarty. Czyli ten legion by został. A ty by kontynuowały natarcie. Ten stoi tutaj tylko i wyłącznie po to, by tak naprawdę po nic. No i żeby uspokoić tu okolicę, z tego co widzę.
Zawsze pod górkę, nigdy nie z, nigdy z górki. Wolałbym, żeby ten legion tutaj do nich dołączył i walczył. Szczerze powiedziawszy, nie, ta flota wraca tu. Bo szkoda, żeby się tutaj marnowała. I tak z niej nie będzie w użytku przez dłuższy okres. Więc nie ma po co tam siedzieć. Ta flota zostaje tam, gdzie była. Ta zostaje tu. Ta zostaje tutaj. Ten legion, ten legion. Ten. I ten będą tutaj kontynuowały natarcia. Tylko będzie trzeba jakoś sensownie zgrupowywać. Prawdopodobnie te trzy. Ten, ten i ten. Puszczę górą, żeby zamieść ich w tą stronę. A potem odciągnę ten legion i wróci on na... No. I wróci do ataku na Anatolię. Fajnie było, jakby mógł zobaczyć, gdzie to miasto ma... A, tu. Tylko oni tak naprawdę mogą zejść na ląd. Nie ma co tutaj trzymać tego. Będzie trzeba tylko to rozbudować. Więc będę musieć zaczekać tu 3 tury. A tutaj blokować cały czas natarcie tych. Sklawinów, tymi trzema tylko. Dobra. Aha. Dobra. To już będzie w następnym odcinku. Tym bowiem się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to bardzo bym prosił, abyście pozostawili polubienia oraz komentarz. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to bardzo bym prosił, abyście pozostawili subskrypcję, albo włączyli powiadomienia. No to cóż, do następnego. Cześć.